Nie chciałem zacząć od tego, co już powiedziałeś. Okej. Okay. Ale powiem tak, słuchajcie. Nie tracimy z orbity nigdy tego, że jesteśmy ruchem apostolsko-proroczym. Wszędzie głosimy tą samą prawdę. Kiedy ja patrzę na Kennedy'ego, czy na ludzi w Kenii, ja nie postrzegam go jako biedaka. Nie postrzegam ich jako biedaków, bo mają tego samego Chrystusa, ale różnica jest taka, że nikt ich wcześniej nie nauczył i nikt im nie pokazał. Oni teraz stają w tych rzeczach. Oni wiedzą, słyszą to co tydzień też od nas, że to jest dla nich osiągalne. To, co powiedział Artur, to jest ogromne zderzenie dzisiaj dla Kennedy'ego, który przyleciał tutaj. Jedno z pierwszych jego pytań, jak wysiadł, było takie, czy mamy piasek. Naprawdę. Jest ogromna różnica. I on przyjechał, weźmie duchowe rzeczy. Na pewno. Tego jestem pewien. Ale zobaczy też pewne możliwości. I z tymi możliwościami pojedzie. Natomiast my dzisiaj, tak, oni mają zupełnie inny start. Z innego miejsca wychodzą. Mamy możliwość wpływać. Z jednej strony chcemy finansowo pobłogosławić jego i jego dom, ale z drugiej strony chcemy też wyposażyć służbę w konkretne sprzęty, które będą mogły powodować większy wpływ. Wiecie, ich głośnik ewangelizacyjny, którego używają, jest taki, że słychać jedno wielkie charczenie i to w odległości 10-15 metrów. Chciałbym, aby kupili głośnik. Jedną z rzeczy, których potrzebują, aby kiedy, wiecie, on zadawał nam pewne pytania. Pokazaliśmy mu trochę Warszawy, był zaskoczony. Dlaczego shopping center nie wygląda tak, że przy skrzyżowaniach jest masę ludzi sprzedających ziemniaki i inne rzeczy? Oni mają też taką możliwość, to też jest ważne, stanąć na rogach ulic, na skrzyżowaniach i mówić do setek osób. Więc ten głośnik, on zrobi robotę, na pewno. Na pewno. A tak jak wczoraj mówił, jakby serce do głoszenia Ewangelii ma i nie tylko on, bo szkoli już też uczniów i liderów, osoby, które też naśladują go i ewangelizują, tak? Chcemy też, aby z nami nie tylko on, ale też jego kościół, jego liderzy byli, aby dosięgali częściej, dotykali tego namaszczenia, tak? Dzisiaj funkcjonujemy w ten sposób, że my z Juitą, z Kennedy spotykamy się co tydzień na Skype'ie, kontynuujemy nasze spotkania, nauczania czy rozmowy. Natomiast chcemy też, aby mogli tego dotknąć. Wiemy też, że projektor, który on będzie mógł kupić tam, tak, spowoduje, że będą też mogli uczestniczyć w naszych spotkaniach, jak również, tak, my z Julitą, nie tylko my, ale my spotykamy się z nimi regularnie, będziemy mogli wpływać bezpośrednio również na liderów. Więc w tym kierunku chcemy pójść, aby umożliwić im lepszy start, lepsze wyposażenie również ich służby. I na to też chcielibyśmy zbierać dzisiaj pieniądze. Dziękuję.